mieszkańcy ziemi tarnogórskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Stając dziś do niepodległościowego apelu pamięci na cmentarzu wojennym w Tarnowskich Górach, przywołujemy wszystkich rodaków, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wołam idących szlakiem ku niepodległości konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych. Ancie kapelu. Przywołuję do nas legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległościowego państwa polskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Kuśnickiego. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, legendarnych zwycięzców Bitwy Warszawskiej, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, organizatorów i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy polskich walczących na różnych frontach II wojny światowej, bohaterów operacji Burza i powstańców warszawskich. Was wołam, nieustraszeni marynarze i lotnicy, którzy w bojach na morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę polskiej bandery i biało-czerwonej szachownicy. Stańcie do apelu! Wzywam do nas żołnierzy 11 Pułku Piechoty oraz 3 Pułku Ułanów Śląskich, którzy stanęli do walki o wolną i niepodległą Polskę. Przywołuję mieszkańców ziemi tarnogórskiej, którzy patriotyczną postawą wnieśli niezapomniany wkład w dzieło budowy niepodległości naszej ojczyzny. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich oraz wszystkich rodaków, ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni, którzy złożyli na ołtarzu ojczyzny największy dar, swoje życie. Wzywam żołnierzy wyklętych niezłomnych oraz wszystkich żołnierzy ruchu oporu, poległych w walkach oraz zamordowanych przez oprawców NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stańcie do apelu! Wołam działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy walczyli o wolność, godność i prawa człowieka. Wzywam bohaterów poznańskiego czerwca 1956 roku,
studentów marca 1968 roku, robotników grudnia 1970 roku i czerwca 1976 roku oraz działaczy Solidarności. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich polskich żołnierzy, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa, pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata i oddali życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka. Stańcie do apelu! Cześć i cześć! Przywołuję wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć i cześć! Do was się zwracam, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego na zawsze pozostaną w naszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, oddania i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom!